Dziś obchodzimy święto ofiarowania pańskiego w polskiej tradycji znane jako święto Matki Boskiej Gromnicznej. Dzień ten jest również dniem życia konsekrowanego. O godzinie 17:30 telewizja Trwam transmitować będzie mszę świętą z Watykanu pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. To już 25. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Dzień ten został ustanowiony przez świętego Jana Pawła II w 1997 roku. Jest to święto sióstr zakonnych, zakonników, ale także członków instytutów świeckich, wdów i dziewic konsekrowanych oraz pustelników. Osoby konsekrowane od setek lat modlitwą, pracą i świadectwem ubogacają życie Kościoła i społeczeństwa. Bracia i siostry zakonne prowadzą przedszkola, szkoły, sierocińce, domy opieki, jadłodajnie, nie dla biednych, wydawnictwa czy media. Wyjeżdżają także na misje. W Polsce żyje około 32 tysięcy osób konsekrowanych. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego to dla tych osób okazja, by na nowo odnowić swoje śluby składane Bogu na całe życie. To jest też czas, abyśmy sobie na nowo uświadomili, do czego się zobowiązujemy, jakie obraliśmy życie i też zadali sobie pytanie, jak ono dzisiaj wygląda. Czy naprawdę zmierzamy do świętości, do nieba, bo to jest powołaniem każdego chrześcijanina, a tym bardziej osoby konsekrowane. Specjalny list z okazji Dnia Życia Konsekrowanego wystosował ksiądz biskup Jacek Kiciński, przewodniczący Komisji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego Konferencji Episkopatu Polski. Dziękujemy wszystkim konsekrowanym, którzy w tak różnorodny sposób towarzyszą naszej codzienności. Wiemy doskonale, jak wiele dzieł, których nie sposób tu wymienić, podejmują oni w Kościele i świecie. Niech dobry Bóg wynagradza wasze poświęcenie i wasz trud codziennym błogosławieństwem. Prośmy także jak zawsze o wierne powołania do tej szczególnej służby Bożej. Dziś w wielu kościołach sprawowane będą msze święte z udziałem osób konsekrowanych. Od godziny 17:30 telewizja Trwam transmitować będzie nabożeństwo pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka z Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie.